Witajcie kochani, słuchajcie, przed rozpoczęciem tego vlogmaska, a w sumie dwóch vlogmasków, muszę wam złożyć wyjaśnienie i wszystko opowiedzieć na samym początku po prostu. W środę wyjeżdżaliśmy na zawody do Jaszkowa i wyjeżdżaliśmy dosyć późno, więc po pierwsze było już bardzo ciemno i ja naprawdę chciałam zrobić całego jednego vloga po prostu z tego dnia, jednak przy montowaniu wieczorem zauważyłam, że większość nagrań po prostu jest ciemnych, nic na nich nie widać, bo w Jaszkowie ani stajnia nie była oświetlona, ani nic tam nie było oświetlone. No z hali zobaczycie tylko kilka ujęć, bo tam było to światło, ale tak to kompletnie nic, ciemno, więc no bez sensu takie filmiki moim zdaniem było wstawiać. No i jak zmontowałam już ten film, to wyszło 8 minut materiału. No to bez sensu, żeby po prostu to wstawiać jako jednego vlogmaska, no bo no trochę za krótkie, co nie? Natomiast dzisiaj, czyli w czwartek, no bo nagrywam to w czwartek, startowała w Jaszkowie Basia. No i ja nie mogłam do niej przyjechać, jej ani pomóc, ani kibicować, ponieważ miałam cały dzień zajęcia na studiach i jeszcze tam jakieś ćwiczenia i tak dalej, więc bardzo chciałam ją wspierać i być tam z nią, jednak no nie mogłam, byłam uziemiona w domu i musiałam po prostu być na tych zajęciach, na tych studiach i ćwiczyć. Dlatego też z czwartku nie miałabym znowu wystarczająco długiego materiału, bo nagrałabym tylko jak czyszczę sprzęt, no ale to też by było z 8 minut, nie więcej. Także postanowiłam, że połączę te dwa vlogmaski w jedną całość, aby był jeden dłuższy materiał, a nie takie po 8 minut wrzucane. No nie wiem, no mi się wydaje to lepszym rozwiązaniem. Możecie oceniać w komentarzach, jak wy byście woleli, to bym na przyszłość potem wiedziała. No ale jeden dłuższy dla mnie wydaje się dużo lepszy. Dlatego mam nadzieję, że zrozumiecie to, wybaczycie i z przyjemnością obejrzycie ten oto dłuższy materiał. No także zapraszam serdecznie. Hejka, hejka wszystkim, z tej strony Aleksa i Nikolka. Tak, moja siostra. No i serdecznie zapraszamy was do obejrzenia vlogmaska numer 16. I dzisiaj jest bardzo, bardzo szczególny dzień, ponieważ zaraz wyjeżdżamy znowu na zawody do Jaszkowa. Jak widzicie, jestem już przebrana, mam moją bluzkę termiczną, żeby było trochę cieplej, bryczasy mam pudrowe, skarpety, także zaraz wyjeżdżamy. Najpierw tylko szybko kalendarze i oczywiście cukiereczki, żeby Dili w tym Jaszkowie dawać. No i potem już jedziemy szykować sprzęt, oczywiście jadę z Basią, Nikola zostaje w domu, bo mam tylko dwuosobowe auto, a muszę Basię zabrać. No także do stajni, po Dilę, po cały sprzęt, po Basię i kierunek Jaszkowo. I od jutra Dila zaczyna starty, Basia startuje w czwartek, no czyli jutro najpierw, a ja startuję w piątek. Także trzymajcie mocno kciuki za mnie, za Basię i za Dilusię, żeby się niczego nie bała, żeby nie było żadnych zrzutek i żebyśmy te ostatnie zawody w tym roku zakończyły po prostu wspaniale. No to co, już nie przedłużamy, bo do Jaszkowa gnamy. Aż mi się rymło. Zaczynamy! Nikola dawno nie otwierała kalendarzy na naszym kanale, także dzisiaj ona wszystkie otworzy. No to od którego chcesz zacząć? Z Horse Cookies. Dobra, no to otwieramy z Horse Cookies. Dobrze. I szukaj szesnastki. Tu prezencik. Tutaj. I jakie ciężkie jest dzisiaj? Czy takie leciutkie. Lekkie? Lekkie, leciutkie, nie wiem jak to. 4 są. A co jest? Bananowe kuleczki. Bananowych nie było jeszcze, nie? A myślałam, że już wszystkie smaki tu były. No ja też myślałam, a tu proszę, bananowych jeszcze nie było, więc Dilunia dzisiaj będzie miała do Jaszkowa pyszne bananowe smaczki. I dzisiaj są 4 kuleczki, wczoraj też były, nie, wczoraj były serduszka, przedwczoraj były kuleczki, ale było ich 5, dzisiaj mamy 4. Który teraz? Z Lincolna. Lincolna, no to zgadujemy. Ile będzie dzisiaj kuleczek? 3 czy 4? Może 4. Gdzie jest 16 tu? Miałam na jej palce. 3! No, nie trafiłam. 3 kulki. No to ile dzisiaj Dila ma smaczków do Jaszkowa? 7. 7 kuleczek ma. Niech je dobrze wykorzysta, bo dzisiaj mało. Następny? Dla królików, coś dla króliczka, pięknego. Dobra. Tu jest. Z takim szczurkiem. Serduszka znowu. Czwarty raz, bo już liczam. Albo piąty. No, piąty. Jejku, one... No trudno. Szkoda, że się powtarzają, bo można fajne inne rzeczy tam powkładać do tego kalendarza. No ale mamy serduszka. To może teraz Milki jakiś? To może ten mój? Dobra, no to bierz swojego. Do tego Lincolna już otworzymy, znaczy tego Lincolna już odłożymy na bok. I mamy tutaj Milkę. Nie czuję 16. Nie widzę też. Tu jest 16. Duża. Dzisiaj duża? Dobrze, to co tu będzie? Nie ma czekoladki, tylko jest coś innego. Ojejku, ale ciężko wybrać. To chyba to jest magnetna lodówka, czy jak, nie, karty. Zobaczcie, jakieś. To się tak przewija. A, się mieni ładnie. Pokaż. To są chyba karty jakieś. To otwórz. Z 4 takie mieniące się karty. O, takie świąteczne. Można sobie gdzieś powiesić. Nie? W pokoju. Na świątecznie sobie powiesisz. To bierzemy teraz tego mojego z Milki. Pozwolę ci otworzyć wieżyczkę. Nie otwierałam. No to zobacz, masz w końcu ten zaszczyt. Bałwanek. O, też jest duża 16. Ciekawe, co dzisiaj będzie. Okej, mamy takiego bałwanka. A tego bałwanka już też widziałam. Tu był chyba nawet ten bałwanek. Zobaczcie, bałwanek. Bałwan w bałwanku. Miniam. Będzie. O, to będzie smakołyk dla mnie do Jaszkowa, a Dila będzie miała swoje. Zostały nam dwa ostatnie. Który najpierw? Jest EFOLA. EFOLA, no to dobra. 24. Tu jest 16 obok mnie. Ci potrzymam. Otwieraj. Coś dosyć takiego. To są smaczki. Smaczki? Smaczki? A narzekałam, że dzisiaj mało smaczków, no to dostałam. Ja nie mogę. Normalnie super. Dobra, no to Dila dzisiaj będzie testować wszystkie 3 rodzaje smaczków. A z EFOLA smaczków jeszcze nie miałam w ogóle, no to zobaczymy, jak jej zasmakują. Super, naprawdę, superowo. I czas na ostatni i już można zobaczyć, że 16 dzisiaj jest duża, ale to zobaczymy, czy będzie superowy prezent, czy będzie kiepski prezent. No bo wiemy, lepsze prezenty są w tych małych, w tych dużych kiepskie. No dobrze. No to otwieramy 16. Chwila napięcia. Otwieraj. Hej, znowu jakaś paczuszka. Paczuszka. Zaraz cały to wyważę. Jest. No to dobra, otwieraj. Co to będzie? Chyba tak to wyniosło. No, rozerwij po prostu. Czy jakaś książeczka chyba od boku widać? Ej, kolejny dziennik, no bez jaj. No, zobaczymy. Są fiszki. Aha, nie, to są... No tesik. No tesik teraz taki jest. Ale... Dodajemy sensu. Też do konkursu. Dodajemy do konkursu. Ej, chcecie taki kalendarzyk też do konkursu, to może być za drugie miejsce. No bo tutaj macie important, czyli do zrobienia ważne rzeczy z takimi podkowami. Oj, to jest takie wyrywane. Tu macie małe notesiki, tu macie takie chyba kartki samoprzylepne, nie? Są takie duże, tak. Tylko że one już nie są przyczepione. A no to po prostu takie włożone duże kartki. No mi się to na pewno nie przyda, bo jak wiecie, ja notatek takich nie robię. Wszystko zapisuję albo w telefonie, albo mam w pamięci. Więc dajcie znać, czy chcecie za drugie miejsce w konkursie taki oto koński notatnik. No to mamy podsumowanko dzisiejszego dnia. Nie był on najlepszy, jednak... No, nie był też najgorszy moim zdaniem. Te smaczki z EFOLA fajnie. No, myślę, że okej. Ale no, ostatnie 3 dni były jednak najlepsze. No to słuchajcie, ja już jadę do Jaszkowa i zobaczcie, założyłam sobie dzisiaj po raz pierwszy ten nowy pasek, który był w kalendarzu i jest mega superowy, bo jest taki elastyczny i jak się tak wyginam, to w ogóle ruchów nie krępuje, także ten prezent był naprawdę udany. No i oczywiście bielizna i skoro mam różowe bryczesy, to komplecik dzisiaj na trening do Jaszkowa również będzie różowy, w sumie to pudrowy. No i jeszcze moją kurteczkę ze Spuxa zakładam, ale obróconą na granatowo, aby już za dużo tego pudrowego nie było, bo no wiadomo, za dużo to już też niedobrze. Jestem już cała gotowa, no to w drogę! Basia tym razem ładuje siano, ja zrobiłam pojewniki dla Dili na wyjazd i ją ogarniam i musimy się trochę pospieszyć, bo transport już przyjechał i już czeka, więc za dużo wam tu nie będę nagrywać, bo nie ma czasu. No ale zmieniłam Dilusi derkę na czystą, w miarę czystą, bo tamta fioletowa nie nadawała się do wyjazdu i kantarek oczywiście z futerkiem na podróż. Jak ja zobaczyłam, co oni poustawiali na tej hali wierzchowej za straszaki dla koni, to się przeraziłam. Dmuchana, świecąca choinka. Myślałam, że Dila będzie tak dębować, że nawet nie wjedziemy na tą halę. A zobaczcie, nic. Kompletnie nic. Ja byłam tak zaskoczona pozytywnie, że Dila w ogóle na to nie reagowała. Zobaczcie teraz tutaj. Świecący, dmuchany, kiwający się Mikołaj. A Dila, no nic na niego. Kompletnie nic. Tu jeszcze w rogu ustawili kład, a tam w rogu ustawili motorówkę i Dila również nic, ani nie dębowała, ani nie brykała, ani nie odskakiwała. Ja jestem tak z niej dumna, że ona się przestaje bać takich rzeczy, że naprawdę szok. No i jak widzicie, Basia sobie jeszcze trochę poskakała, takie niziutkie przeszkody, dla pewności jeszcze, że Dila skacze i się nie boi. No i trening wierzchowy był ogólnie bardzo udany. Na zakończenie oczywiście luźna wodza i galop, czyli to, co Dilusia lubi najbardziej. I widzicie, nawet na tej luźnej wodzy w ogóle nic nie kombinowała, ani nie odskakiwała, ani się już nie patrzyła na koniec. Zupełnie luźny koń i po prostu o takiego konia się starałam. Basia teraz rozsiodłuje Dilę i zaraz jedziemy do domku, damy jej jeszcze kolację. Oczywiście ciasteczka, tylko no widzicie, nic nie widać na tych filmach, nawet jak jej daję te smakołyki, było tak ciemno, że kompletnie nic nie widzicie. I zaczynamy vlogmaska numer 17. Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień dla Nikoli, ponieważ ma 10. urodziny, także wszystkiego najlepszego dla mojej siostrzyczki. Zaraz idę jej dać prezent i zobaczycie, co jej tym razem kupiłam, więc został nam tylko jeszcze jeden do dania jej, a mianowicie na gwiazdkę, ale to zobaczycie 25 we vlogmasie bożonarodzeniowym. Także zaczynamy vlogmaska numer 17. I mamy już Nikolę, naszą solenizantkę, 10 lat! 10 lat ma dziecko. W końcu! I prezencik już jej dałam i może się zaprezentować. Jest dostała taka bluza z Fair Playa. Tak, jest dziecka bluza z Fair Playa. I kieszenie tutaj sięga tak, o. Jak Ci się podoba? Jest cudowna. Prezenty od siostry zawsze najlepsze, nie? No. No i oczywiście z różowym napisem, żeby pasować do Dilki. Bierzemy się najpierw za nasze kalendarze adwentowe i dzisiaj bez Nikoli, bo przyszli do niej znajomi, no i kalendarze już jej nie interesują, także dzisiaj sama otworzę. No i zaczniemy może od Lincolna, a co jest pod ręką? Milka się przewróciła. I co dzisiaj będzie w Lincolnie? Dzisiaj mamy już 17, tak, 17. O. No, ile będzie kuleczek? 3 czy 4? 3. No i mamy 3 kuleczki z Lincolna. Jako nasz pierwszy dzisiejszy prezencik. Wieżo moja z Milki, chodź do mnie. Może dzisiaj trafię od razu na 17. O, trafiłam! Mam 17 i zgadujemy, że będzie cukierek, bo w takim okienku. No i mamy cukiereczka. I fioletowego. No fioletowego chyba jeszcze nie miałam. Miałam same niebieskie, więc... Ale ja i tak nadal czekam na różowego. Odpakujemy i rzucimy Matiemu i go przetestuję. Mati? Wow. Gdzie jest? A myślałam, że na podłogę spadł. Dobra, to chociaż to, że nie na podłogę. No to może teraz drugiego z Milki otworzymy. Tego Nikoli. I Mati przetestuje drugiego cukierka, bo ja już się dzisiaj słodkim zapchałam. I gdzie mamy 17? 17. Nie widzę. A, tu jest, dobra. I chyba też będzie cukierek, bo ma taki kształt podłużny, jak na cukierka. Ale jak to otworzyć? O, dobra. No i jest różowy. Czemu Nikola w kalendarzu ma różowe, a ja w swoim nie miałam? Ale dobra, Mati chcesz? Drugiego też? No to rzucimy też drugiego Matiemu. Uwaga. Teraz to w ogóle nie trafiłam. Ej, no masz. Czystą mam podłogę dzisiaj. Sprzątałam. No łap to. Co, dobry? No. no to teraz może coś dla konia, czyli Horse Cookies, nasze ulubione. I ciekawe, czym nas dzisiaj zaskoczy. 17 mamy, o, tutaj taką skarpetę, ale jest lekkie dzisiaj, więc to chyba nie będą kuleczki, może będą gwiazdeczki. I co my tu mamy? A nie, mamy takie placki, kółeczka. O jakim smaku? O. Co my tu mamy? Pawie oczko z dziką różą. To już chyba było, ale było pawie oczko z aronią. Tak, pawie oczko było z aronią. A teraz mamy pawie oczko z dziką różą. No to Dilunia jutro na zawodach dostanie za dobry przejazd, jeśli będzie, zobaczymy. Króliczki, teraz czas na was. Czy nas czymś zaskoczycie, czy nas dzisiaj niczym nie zaskoczycie? 17 mamy tutaj, takiego chomika chyba. I co tu będzie, co tu będzie? Nie mogę otworzyć. Tylko dwa takie dropsy. One już chyba też były i to chyba dwa razy, więc... kiepski ten kalendarz. Taki jakiś dziwny moim zdaniem. I przyszedł czas na dwa ostatnie, ale jak zawsze zaczniemy od EFOLA. I 17 mamy tutaj. Już widzę, ślepa nie jestem tym razem. I co my tutaj będziemy dzisiaj mieć? Jakieś duże pudełko. O, o, prawie, prawie. No i mamy balsam do czyszczenia skór. No to idealnie, bo właśnie uszykowałam już sprzęt i zaraz będę go czyścić. Ale nie wiem, czy go dzisiaj wykorzystam, bo dzisiaj chciałam olejem sprzęt wyczyścić, aby go zakonserwować, a to jest chyba taki typowy smar, ale jeszcze o tym poczytam, chwila. No czyli tak, to jest taki typowy smar po prostu do skór, skórę najpierw trzeba wyczyścić, no i potem tym smarem posmarować. Jednak ja dzisiaj, tak jak mówiłam, chcę zrobić olejem, aby zakonserwować tą skórę, także zrobimy tym moje czapsy może. O, czapsy tym zrobimy, bo pamiętajcie, czapsów, nie popełnijcie mojego błędu. Czapsów nigdy nie róbcie olejem, bo mi się tak rozciągnęły, że one mi są teraz mega za duże i mi odstają, więc... Nigdy nie róbcie czapsów olejem, ale smarami jak najbardziej. No i pamiętacie, że w tym dużym Horse Brandzie, w tym kalendarzu też był smar do siodeł, więc normalnie starczy mi zapas na 3 lata tych wszystkich smarów. Z tą częstotliwością, co ja czyszczę sprzęt, to na pewno, nawet 10. I w środku wygląda jeszcze tak. O, taki no, zwykły smar po prostu. Ale ładnie pachnie, już czuję jego zapach, ale wszystko co z EFOLA, no to wiemy, że bardzo ładnie pachnie. No i nasz ostatni ulubiony Horse Brand. I dzisiaj 17 mamy taką średnią, nie za małą, nie za dużą. I zobaczymy, co dzisiaj skryje. Uwaga, uwaga, otwieramy. Czy ja widzę znowu futerko? Wow, znowu mamy futerko. I co to będzie? Kurczę, ale fajny jest ten kalendarz, naprawdę tak mi się podoba. Na pewno w przyszłym roku go kupię znowu. I mamy, to jest chyba taka szczotka do kurzu dla konia. I to po prostu kurz z niego ściera i taki pył. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jakbyście użyli tego czegoś. Ale super, naprawdę. I futerko, a ja jestem, wiecie, wielką wielbicielką futerek, także wszystko co z futerkiem to normalnie uwielbiam. Podsumowanko dzisiejszych zdobyczy i naprawdę kolejny udany dzień. Wczoraj był taki sobie, ale wiecie, poprzednie 3 dni były superowe i ten jest kolejny superowy, także naprawdę kupię was w przyszłym roku na pewno, wszystkie. Może jakieś jeszcze inne stworzą, to kupię w przyszłym roku wszystkie możliwe jeździeckie kalendarze, bo są superowe, naprawdę. No to bierzemy się za czyszczenie sprzętu i zobaczcie, jak te futerka już wyglądają. Po prostu są zmęczone życiem, więc je poodpinam, bo wiecie, to o głowie jest takie fajne, że to futerko jest na rzecz i można to odpiąć i dać do prania. Także teraz to wszystko poodpinam i włożymy do pralki. I do czyszczenia najpierw bardzo nam się przyda mydło glicerynowe, koniecznie glicerynowe i bardzo polecam to z Waldhausena. I tu mam taką gąbeczkę, którą moczę w ciepłej wodzie, tak, koniecznie też ciepła woda, no i po prostu biorę trochę tego mydła i będziemy tym czyścić siodło, ogłowie, wszystko po prostu co mam ze skóry. Potem ściereczką do sucha muszę wytrzeć to siodło i ten cały sprzęt i następnie nanieść na nie ten oto olej, który też bardzo polecam. A mokre chusteczki przydadzą nam się do strzemion na przykład i do wędzidła, do takich rzeczy po prostu, które nie są ze skóry. No to zaczynamy. Moczymy gąbeczkę, ściskamy, aby wodę z niej usunąć, bo musi być taka wilgotna, no ale żeby woda z niej nie ciekła, bo zalejemy siodło, a to też niedobrze, jak się za dużo wody dostanie. I teraz wcieramy tą wilgotną gąbeczkę w to mydło glicerynowe i przechodzimy do siodła. Porządnie, każdy zakamarek tego siodła należy wyczyścić. Wszystko. O, to siodło już nie było tyle czasu czyszczone, tak jak cały mój sprzęt, więc naprawdę renowacja mu się bardzo przyda. A uprzedzając pytania, to marka mojego siodła to Stubben i model to jest typowo skokowe Portos S Jumping i naprawdę bardzo je polecam, bo ogólnie krąży opinia, że siodła ze Stubbena są strasznie twarde i niewygodne, ale to jest tylko opinia o tych starych modelach. To jest jeden z najnowszych modeli i naprawdę jest przecudowny. Na tak wygodnej skokówce to jeszcze nigdy nie siedziałam. Gdy wyczyściłam mydłem daną część siodła, to od razu biorę szmatkę i po prostu wycieram te mokre miejsca, zbierając tą pianę z tego mydła i pozostały brud, aby po prostu ta woda, która też się dostała, nie wsiąknęła w to siodło, ponieważ je zniszczy, więc szybko po wyczyszczeniu siodła po prostu szmatką wycieramy, aby nic nie zostało. No i potem należy zostawić to siodło na jakieś 20 minut, aby odparowało i można brać się za oliwienie. Siodełko już pięknie lśni i czeka na oliwienie, a my się bierzemy za popręg. No i wszystko to samo, mydło glicerynowe, szmatka i czyścimy, bo zobaczcie, jakie brudne i sztywne, masakra. Muszę zacząć dbać bardziej o ten sprzęt, ale no nie mam czasu po prostu tego tak wszystko dokładnie czyścić. A teraz no już przyszedł na to czas i nawet Mati mi pomógł i całe ogłowie mi po prostu porozpinał, żeby każdy paseczek dokładnie był wyczyszczony. Nie? Popręg już również doprowadzony do stanu używalności. Zobaczcie, jaki czyściutki i pod spodem też zero włosków. I słuchajcie, robię sobie challenge. Będę raz w tygodniu czyścić cały sprzęt, tak łącznie ze smarowaniem, z impregnowaniem, po prostu wszystko, żeby był ładny, świecący i zadbany. Trzymajcie za mnie kciuki i mnie sprawdzajcie, czy raz w tygodniu wyczyściłam sprzęt. Uda się. Patrząc na to czyste, piękne siodło, no musi się udać. Czas na ogłowie i wszystkie paski od tego ogłowia. I zobaczcie, od spodu jest taki rzep. No i na ten rzep przypina się to futerko, ale można jeździć też bez tego futerka, ponieważ mam takie specjalne neoprenowe paski, które się przypina zamiast tego futerka, no bo wiadomo, żeby obcierał konia, a tak to nic nie obciera i może być futerko i może być bez futerka. A u głowy jest z Kawalkady, tak jak mówiłam w Q&A poprzednim, ale to bardzo polecam tą markę, bo ten popręg też mam z Kawalkady i napierśnik, który gdzieś tam leży i czeka na czyszczenie, również jest z Kawalkady. Wyczyściłam wszystko, po prostu wszystko, nawet wędzidło, ono bardzo dawno już tak u mnie nie lśniło, strzemionka też. Wyczyszczone, piękniutkie. Nawet cały napierśnik rozpięłam, aby dokładnie każdy paseczek wyczyścić, więc po prostu wszystko będzie idealnie. No i bierzemy się teraz za oliwienie tym oto olejem. Wzięłam sobie inną gąbeczkę. No i teraz będziemy trochę oleju na nią nalewać i każdy paseczek, siodło, popręg, wszystko ładnie będziemy konserwować. Nalałam troszeczkę oleju na gąbkę i zaczynamy wcierać. No i uwaga, zaraz się pewnie pojawią komentarze, że nie należy nakładać oleju na siedzisko. I tak, zgadzam się z tym, nie należy. Jednak raz do roku lub nawet raz na pół roku jest to bardzo wskazane, a ja to siodło ostatni raz oliwiłam i w ogóle czyściłam w kwietniu, jak się przeprowadzałam do nowej stajni. No więc jak sami widzicie, bardzo dużo czasu minęło, a skóra potrzebuje odżywienia. Także oliwienie raz na pół roku, raz na rok jak najbardziej wskazane, a tak to po prostu wszystko robi się smarem, nawet raz na tydzień można. Wszystko dokładnie smaruję, oliwię i przez noc po prostu będzie się ładnie wchłaniało i jutro na zawody będzie po prostu cudowne, błyszczące, odżywione, normalnie jak nowy sprzęt cały. siodełko już całe pięknie błyszczy i po prostu naoliwiłam je wszędzie, i tu pod spodem, i zupełnie pod spodem. Całe jest naoliwione, odświeżone, więc mam nadzieję, że posłuży mi jeszcze sporo czasu i się nie zniszczy, nawet po tak długotrwałym zaniedbaniu. A teraz to samo robimy z tymi wszystkimi paskami, których jest po prostu miliony, i z popręgiem. Skończyłam! Wszystko wyczyszczone, lśniące, naoliwione i zobaczcie, ja to siodło smarowałam, znaczy w sumie oliwiłam oliwą 2 razy i znowu jest suche, ponieważ tak bardzo jest ta skóra wysuszona i zniszczona, wiem, po prostu moja wina, no że 2 razy naoliwiłam, już wyschło i zaraz znowu jeszcze raz naoliwię, żeby po prostu ta skóra się napiła i bardzo zmiękła, jak już możecie zauważyć, już o wiele bardziej jest miękka, ale jeszcze raz po prostu wszystko zaraz naoliwię, żeby ten efekt po prostu był taki wow. Jutro rano będziemy razem składać całe to ogłowie, każdy paseczek do paseczka, również przypnę wyprane futerka, bo właśnie wyciągnęłam je z pralki i są tak czyściutkie normalnie jak nowe. Zostały właśnie udostępnione listy startowe na moje jutrzejsze zawody, no i słuchajcie, jest tyle osób, tyle zgłoszonych osób, że ja konkurs 90 cm pojadę najwcześniej o 17:00. Ja nie wiem, po prostu masakra są te zawody. 206 osób jedzie przede mną. O 17:00 będę startować najwcześniej. Także rano będę musiała jechać, dać Dili śniadanko, a że mam blisko do Jaszkowa, to wrócę z powrotem do domu i pojadę jakoś o 15:00, no bo bez sensu, żebym od godziny 8 do 15 tam siedziała, no szkoda czasu. Jutro jadę również do lekarza, ponieważ jak wiecie, na zawodach mam straszne takie ataki paniki, duszności i będę miała założony na czas zawodów Holter EKG, czyli takie diody tutaj na sercu, które będą monitorowały jego pracę, ponieważ lekarze nie wiedzą, co mi jest i chcą zacząć od spraw sercowych, dlatego chcą wymusić u mnie na zawodach te ataki, żeby zobaczyć, jak serce się zachowuje właśnie w trakcie nich. No i zobaczymy, co wyjdzie, no bo nie wiedzą. No to co, ja już dzisiaj kończę. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam, że tak wyszło z tymi vlogmaskami i że są 2 połączone, no ale no inaczej no nie było szansy tego zrobić. Mam nadzieję, że wybaczycie, ale czytając Wasze komentarze już mi wybaczyliście, więc cieszę się z tego bardzo. Ja idę już spać, bo chcę być na jutro wyspana i chcę w końcu bardzo, ale to bardzo dobrze pojechać ten parkour i chcę być z siebie zadowolona. Także trzymajcie mocno kciuki i do zobaczonka jutro!